Nazywam się Kacper Michowski, mam 18 lat i od roku startuję w rozrywkach Independent Rally. Pokażę Wam, jak przygotować się do freepoolingu na IFR 2010. Pamiętajcie o najważniejszej zasadzie. 1 centylitr równa się 1 sekunda. Independent Flair League 2010 rozpoczęta. Zapraszamy do konkurencji Free Pouring, pour test przygotowanej specjalnie dla adeptów szkół gastronomicznych i młodych barmanów. Cała konkurencja w 2010 roku zostanie zaprezentowana i przeprowadzona jako konkurencja tylko dla juniorów, czyli dla Ciebie. Jeśli rozpoczniesz w tym roku starty w zawodach IFL, czeka na Ciebie wiele nowych możliwości, które opracowaliśmy z myślą o Tobie. Szczegóły znajdziesz na www.ifl.com.pl. Jigger albo free pouring. Wybór należy do Ciebie, ale żeby go mieć, należy znać i umieć profesjonalnie stosować jeden i drugi system. Każda wymówka może być także argumentem, dlaczego musisz go stosować w pracy. W 2010 roku Independent Flair League, jedyne w Polsce ligowe zawody dla barmanów, wprowadza do rozgrywek konkurencję free pouring, pour test. Jest ona konkurencją dedykowaną wyłącznie osobom startującym w kategorii junior. Uczestnicy pour testu przystępują do startu w celu oceny ich umiejętności oraz zdobycia punktów na podstawie startu. Uczestnik startuje w konkurencji pour test minimum raz w roku, maksimum 3 razy, za każdym razem zdobywając punkty. Zadaniem uczestnika konkurencji pour test Free Pouring IFL 2010 jest wykonanie 3 nalań zgodnie z podanymi lub wylosowanymi miarami od 20 do 100 ml. Lewą ręką, prawą ręką oraz lewą i prawą jednocześnie w tym samym czasie. Po wystartowaniu i zebraniu oceny od egzaminatora, ocena jest przeliczana na punkty i wpisywana do tabeli rozgrywek IFL. W przypadku, gdy w eliminacjach uczestnicy kategorii pour test rywalizować będą o pierwsze miejsce, a ilość punktów zdobytych podczas startu będzie taka sama, muszą przystąpić do dogrywki w celu wyłonienia najlepszego z nich. Zwycięzca danej rundy eliminacyjnej dostaje zaproszenie do startu w kategorii pour test w czasie finału IFL 2010. Pozostali uczestnicy mogą dostać się do finału IFL 2010 pour test na podstawie największej ilości zebranych punktów w czasie eliminacji. Zwycięzca każdej z 3 rozgrywek eliminacyjnych kategorii pour test otrzymuje nagrodę finansową 1000 zł. Uczestnicy kategorii pour test otrzymują certyfikat startu w zawodach IFL w roku 2010.